Proszę zajmować miejsca, kontynuujemy nasze obrady. Szanowni Państwo, punkt numer 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska Mój Rynek, projekt numer 7. Bardzo proszę, może jeszcze jakieś pytania ktoś? Nie prowokuj! Ja wiem, mieliśmy o tym razem, ale no tak chcieliście, żeby to rozdzielić. Bardzo proszę, w takim razie, jeżeli nie ma pytań, ale bardzo proszę już o spokój. Przechodzimy do punktu numer 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność gminy miejskiej Giżycko, projekt numer 8. Rozumiem, że tu pan dyrektor czy pan burmistrz. Pan... Tu chyba, szanowni państwo, nie ma potrzeby nic wyjaśniać. Prosimy po prostu uwagi, pytania. Czy są pytania w związku z projektem numer 8? Nie. Nie ma. W takim razie jedziemy dalej. Przechodzimy do projektu uchwały numer 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów gminy miejskiej Giżycko w spółce Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. na rzecz tej spółki w celu dobrowolnego umorzenia. I tu może pan burmistrz nas wprowadzi w temat. Bardzo proszę. Projekt numer 9. Szanowni Państwo, po pierwsze i dla mnie ta sprawa dość fundamentalna to to, że inicjatorem tego działania nie jest miasto. Miasto, które ma około 32% udziału w spółce, a zarząd spółki wraz z Radą Nadzorczą. Przypuszczam, Panie Prezesie, pewnie Rada Nadzorcza podejmowała tę sprawę uchwały też, prawda? W każdym razie inicjatywy zgromadzenie zostało zwołane z inicjatywy zarządu spółki i jak Państwo dostaliście w materiałach uchwałę, które to walne zgromadzenie przyjęło, widzicie Państwo, że za uchwałą głosowało 3608 udziałów, przeciwko było 1650 udziałów. Te 1650 udziałów to udziały należące do miasta. Na walnym zgromadzeniu miasta reprezentowałem ja. Argumenty moje, jakich użyłem, tłumacząc przed głosowaniem nasze stanowisko, to to, iż wydaje się nam, że operacja sprowadza się do wyjęcia ze spółki 495 tysięcy złotych, co w sposób oczywisty obniża potencjał gotówkowy, finansowy, materialny spółki i stąd w związku z tym, że być może idą gorsze czasy, być może warto te pieniądze zatrzymać w spółce. Argumenty pana zarządu reprezentowanego przez pana prezesa sprowadzają się do tego i ja to przyjmuję ze zrozumieniem, że spółkę stać na ten manewr, gdyż spółka posiada wystarczający zasób gotówki zabezpieczający nie tylko tą operację, ale i przyszłe inne działania, w tym przyszłą rekultywację składowiska, które należy do spółki. Całe przedsięwzięcie sprowadza się do tego, że umożliwiono udziałowcom umorzenie, czyli tak mówiąc językiem prostym, likwidację do 50% udziałów wszystkich uczestników spółki. Operacja może mieć swój dalszy ciąg wtedy, kiedy któryś z udziałowców nie skorzysta z tej możliwości i nie umorzy swoich udziałów. Wtedy pozostaną udziały jakby wolne i inni udziałowcy będą mogli dodatkowo umorzyć udziały.
My nie chcieliśmy przystąpić do tego przedsięwzięcia ze względów, o których powiedziałem, a w dodatku uważamy, że zaangażowanie nasze w spółce 30-2% jest adekwatne do tego, co my chcemy i nie potrzebujemy, nie mamy potrzeby ani zwiększać, ani zmniejszać swojego zaangażowania procentowego w spółce. Stąd w przypadku, gdy uchwała przez dane zgromadzenie została przyjęta, występujemy z podobną inicjatywą do Państwa. Czyli my się mimo stanowiska naszego przeciwnego na walnym zgromadzeniu przystąpimy do umorzenia naszych udziałów również w celu zachowania tego parytetu 30-paroprocentowego, żeby nasz udział w spółce nie uległ zmianie. A przy okazji jest to też dopływ do gotówki do kasy miejskiej, bo ten dopływ gotówki byłby około 160 tysięcy złotych. W związku z tym, skoro jest taka wola innych udziałowców, my do tego wspólnego działania przystąpimy. Proponujemy przystąpić, bo nie będziemy mogli przystąpić, jeżeli Państwa zgody nie będzie. No w takim razie otwieramy dyskusję i proszę kolega Czarek. Czyli jak dobrze zrozumiałem, proszę w razie czego mnie poprawić, podejmując tą uchwałę, obniżamy o taką wartość, tak jak jest tutaj ta wartość umorzenia, wartość spółki, tak? Tak, tak, tak. Czyli po przyjęciu, nie, miasto będzie udziałowcą, bo zachowa, tak jak pan Burmistrz powiedział, swoje 32% udziału, bo też przystąpi wtedy ewentualnie, jak się podejmie taką uchwałę, przystąpi do tego procesu umorzenia 50% wartości swoich udziałów. I wtedy tam do budżetu miasta wpłynie, bo spółka to wykupi, prawda, tak, z własnych rezerw, 165 tysięcy bodajże złotych około. No to w takim razie, czy możemy się dowiedzieć, jaka jest teraz wartość spółki na podstawie udziału, a jaka byłaby po zakończonym procesie umorzenia? To ja myślę, panie przewodniczący komisji, chyba poprosimy o informację w ten temat pana prezesa. Panie prezesie, jeżeli pan by mógł tak w telegraficznym skrócie przybliżyć nam ten problem, jak z tą wartością tej spółki, no, przed i po umorzeniu. Chętnie dłużej niż telegraficznie, bo to tego się nie da tak tak bardzo szybko. Więc operacja umorzenia udziałów w spółce z o.o. jest możliwa wówczas, jeżeli są właściwe zapisy w umowie spółki. W naszym wypadku są oczywiście te zapisy i taka operacja jest planowana już po raz trzeci. Raz umarzaliśmy udziały miasta właśnie, pierwszy raz, kiedy miasto wystawiło na przetarg swój pakiet udziałów. Wtedy spółka kupiła część z tego pakietu, tak żeby udział miasta był mniejszy niż 25% w kapitale. I te udziały kupiliśmy w celu umorzenia oczywiście. Wtedy miasto określało cenę wywoławczą wykupu, sprzedaży tych udziałów. Było to na razie 10. Tak. Nie, to było już znacznie później. Pamiętam, że wtedy cena była 213 zł za udział. Następnie w roku ubiegłym przeprowadziliśmy operację umorzeń, czyli skupowania udziałów przez spółkę, bo na tym to polega. Określając cenę w wysokości 180 zł za udział, ponieważ w takiej cenie 181 miasto sprzedawało pracownikom udziały w 2001 roku, ta operacja cieszyła się dużym powodzeniem i w sumie liczba udziałowców w wyniku przeprowadzenia tej operacji z 76 spadła na 36. Taka akcja musi mieć dwie cechy. Muszą być to umorzenia dobrowolne, czyli każdy udziałowiec
sam decyduje o tym, czy chce sprzedać te udziały spółce i wszyscy udziałowcy muszą mieć zachowane te same prawa do, wynikające ze sprzedaży. Ta pierwsza uchwała, która była 4 października podjęta, to jest uchwała, która określa zasady umorzenia. Umorzenie nastąpi wówczas, kiedy następne walne zgromadzenie podejmie uchwałę w sprawie umorzeń udziałów, gdzie załącznikiem do uchwały będzie konkretna lista udziałowców z konkretną ilością udziałów do umorzenia. Więc przede wszystkim każdy udziałowiec dobrowolnie do tej akcji przystępuje i w pierwszym etapie każdy udziałowiec ma prawo wnioskować o umorzenie, czyli sprzedaż spółce do 50% posiadanych udziałów. Jeżeli pula przeznaczona na umorzenie z tych wniosków nie będzie wyczerpana, wówczas zarząd ogłasza, że tak powiem, przystępuje do drugiego etapu, w którym założyliśmy, że pierwszeństwo mają ci, udziałowcy, którzy mają najmniejszą liczbę udziałów. W praktyce to polega na tym, że liczymy, jaka pula nie jest wykorzystana zgodnie z deklaracjami, które zbieramy, i określamy liczbę udziałów, którą można jeszcze sprzedać, na przykład wielkości 20 udziałów czy 30 udziałów. Wtedy oznacza to, że gdyby była to liczba 20, to oznaczałoby to, że udziałowiec, który ma 40 udziałów, może umorzyć wszystkie swoje udziały, czyli bo w pierwszej turze 20, 50% i w drugiej turze te pozostałe 20%. Jak to będzie, tego nie wiemy. Będzie to zależało od tego, ilu udziałowców i w jakiej skali złoży te deklaracje. Ponieważ można umorzyć 50%, można umorzyć mniej niż 50% w ekstremalnej w warunkach zero oczywiście, czyli nic po prostu. W tym poprzednim, w tej poprzedniej akcji umorzeń liczbowo właśnie taka ilość udziałowców wystąpiła ze spółki, to znaczy sprzedała swoje udziały w całości spółce, ponieważ niektórzy udziałowcy nie skorzystali z tego prawa. Między innymi miasto miało przed tą akcją 25%, nie przystąpiło i te 25%, ta liczba 1650, która przedtem stanowiła 25%, w tej chwili stanowi już 33%, bo to jest 1650 w stosunku do 4953. Taka jest ogólna liczba udziałów w tej chwili. Dlaczego ta poprzednia akcja i ta obecna? Właściwie z podobnych przyczyn. Niektórzy udziałowcy chcą po prostu sprzedać swoje udziały. Było to bardzo
ten problem był istotny w tej poprzedniej akcji, że tak powiem, umorzeń. I zarząd nie chciał, żeby te udziały były sprzedawane za byle jakie pieniądze i nie wiadomo w sumie komu. I dlatego postanowiliśmy te udziały skupować, czyli spółka skupowała je od udziałowców za cenę, która przedtem nie, z tego co wiem, nie, na rynku nie funkcjonowała. Te udziały były sprzedawane, kupowane, przypuszczam, za 120 albo mniej złotych za udział. Tak jak powiedziałem, czy do tej akcji dojdzie, o tym będzie decydowało kolejne walne zgromadzenie, kiedy będzie głosowanie w sprawie umorzenia udziałów i lista udziałowców, którzy będą chcieli w różnych etapach sprzedać udziały spółce, będzie załącznikiem do tej uchwały. Spółkę stać oczywiście na wydanie tej kwoty prawie 500 tysięcy za te udziały. Stać w tej chwili i stać będzie w najbliższych miesiącach oczywiście. Podobnie jak na inne działania. Ponieważ jest również takie zapotrzebowanie ze strony udziałowców, więc zarząd postanowił z taką inicjatywą wystąpić. Chcę tylko zaznaczyć, że ta uchwała w sprawie planowanego umorzenia była podejmowana przy okazji innej uchwały, która była wymagana. Po prostu jedna osoba będąca członkiem Rady Nadzorczej zgłosiła rezygnację i ponieważ skład Rady jest u nas trzyosobowy, dwuosobowa Rada nie mogła funkcjonować, więc przede wszystkim ten skład Rady Nadzorczej na tym zgromadzeniu 4 października był uzupełniany, a ponieważ był problem również zgody, był wniosek do zarządu o zgodę na sprzedaż udziałów kolejnych, więc ponieważ ten temat związany z umorzeniami cały czas funkcjonował jakoś w spółce, więc postanowiliśmy jako zarząd przedstawić to zgromadzeniu i zgromadzenie w zasadzie prawie jednogłośnie, znaczy jeden udziałowiec, tak jak pan wiceburmistrz powiedział, miasto głosowało przeciw, pozostali udziałowcy głosowali za tym, chociaż czy wszyscy przystąpią do sprzedawania udziałów, to jest temat zupełnie inny, ale to głosowanie, jak i to kolejne pozytywne głosowanie da prawo dla udziałowców na sprzedanie wszystkich albo części udziałów za cenę, która została zaproponowana. Przy głosowaniu
negatywnym oczywiście ci udziałowcy takiego prawa by nie mieli. Jeżeli są jeszcze jakieś pytania i wątpliwości, dobrze, czy koleżanki i koledzy radni mają jakieś pytanie do pana prezesa? Aha, dobrze. Sylwia, proszę bardzo. Ja nie mam pytania do pana prezesa, tylko do pana burmistrza, a tak przy okazji to powiem, że strasznie się cieszę, że ta spółka jest w takiej fantastycznej kondycji finansowej. Byłam przekonana, że spółka ma problemy i są te zwolnienia ludzi podobne, natomiast no, tylko się cieszyć. Pytanie mam do pana burmistrza. Co się stanie, jeżeli my nie podejmiemy tej uchwały? Proszę, pan burmistrz. Będzie to oznaczało prawdopodobnie, że te nasze możliwości, te 1825 udziałów, które my możemy umorzyć, umorzy kto inny, uzyska z tego stosowny przychód, a nasz udział w spółce wzrośnie bardzo mocno. Ja, panie prezesie, pan tam nie liczył, ale to w okresie chyba 50, to prawie 50% dojdziemy, czego my nie potrzebujemy, no i nie będziemy mieli wpływu do kasy miejskiej 165 tysięcy złotych. Więc jeżeli nie będzie tej uchwały pozytywnej Rady Miejskiej, należy założyć, że udział miasta w spółce ZUK wzrośnie do 66%. I wtedy spółka podlega w innym zakresie pod ustawę o gospodarce komunalnej. Wtedy spółka będzie miała pakiet kontrolny nad, czy znaczy miasto będzie miało pakiet kontrolny nad spółką. Dobrze, kolega Czarek, proszę jeszcze. No proszę państwa, to dziękuję panie prezesie, bo wyczerpująco pan odpowiedział, chociaż jeszcze prosiłem, aby podać nam wartość spółki, a jaka jest w tej chwili, jeśli pan pamięta może z bilansu za rok 2012. Akurat tak się składa, że wrzesień jest tym miesiącem, kiedy w spółce wszystko jeszcze rosło, łącznie z wrześniem, i ta wartość księgowa przynajmniej, wynikająca z bilansu, jest w przeliczeniu na udział, daje kwotę znacznie większą niż te 200 zł. To nie ulega wątpliwości. Tak jak powiedziałem, w spółce jest 4953 udziały. Kapitał własny spółki stanowi kwota 3 925 460 zł. To jest wartość na koniec września. W tym zysk netto z roku obecnego 491 tysięcy. Te cyfry się zmieniają oczywiście. Na koniec roku na pewno będą gorsze. Spółka utraciła w dużej części możliwości zarabiania pieniędzy. Jak będzie w przyszłym roku? Trudno powiedzieć. O wartości każdej firmy decydują niestety, w naszym wypadku mówię niestety, to co czeka nas w przyszłości. I tu jest problem oczywiście. Między innymi dlatego zarząd się zdecydował na to, na tą akcję umorzeń, dlatego że w tej chwili jest to możliwe pod względem finansowym. Jest takie zapotrzebowanie ze strony udziałowców, tego nie ma co ukrywać. Jest nacisk na sprzedawanie udziałów i postanowiliśmy to po prostu udziałowcom umożliwić w takim stopniu, na ile oceniamy to za realne. Jeżeli chodzi o wartość firmy, wartość udziału, ten problem nie istnieje, jeżeli wszyscy przystępują do udziału, do umorzeń,
albo w przypadku, kiedy udziałowiec umorzy tyle procentowo tyle swoich udziałów, ile ogółem w spółce zostanie umorzony. Jeżeli udziałowiec umorzy 50% udziałów i 50% w spółce udziałów zostanie umorzonych, to w sumie, jeżeli za umorzone udziały uzyska trochę mniej, to wartość tych, które pozostawił w spółce, automatycznie jest być może trochę wyższa, chociaż za rok może się okazać co innego. Także tutaj czas jest istotny i no nie ukrywam ja przynajmniej osobiście, że ta uchwała w zasadzie daje również i tą możliwość miastu, że bez jakiegokolwiek nakładu finansowego miasto ma te 66% udziałów w spółce. Może mieć 51%, jeżeli trafi dobrze z ilością, bo nie musi 50% umarzać, może umorzyć 20%. Dobrze, dziękujemy panie prezesie. Czarek, czy jeszcze chcesz kontynuować? Pan Kiczyński Jerzy, proszę bardzo panie Jerzy. Jest. Kto z ramienia miasta miał nadzór nad tym, co, jak miasto funkcjonuje, przepraszam, w ZUK-u? Personalnie. Szanowni Państwo, nie ma czegoś takiego, jak ramienia miasta, ktoś sprawuje nadzór, jak funkcjonuje ZUK. My w ZUK-u mamy 32% udziału, więc my tam nie mamy nawet głosu do doradczego. Na zasadzie konsensusu od lat porozumienia jest wybierany do Rady Nadzorczej jedna osoba, ale to nie można powiedzieć, że ona reprezentuje miasto, bo ona reprezentuje, jest w Radzie Nadzorczej po prostu. Ja też jestem zorientowany po prostu w tym temacie. Pan rozumie. Tak. Spółkę ZUK czeka w najbliższej przyszłości duże zadanie finansowe, rekultywacja wysypiska. Jaki jest przewidywany koszt tej rekultywacji? W porównaniu na przykład do kapitału, który obecnie ZUK finansuje. I wydaje mi się, że obecne operacje umorzenia, to jest taki klasyczny przykład wyprowadzania kapitału przed ogłoszeniem upadłości i wycofaniem się z rynku. I wtedy wysypisko i cała bieda, która z tym wysypiskiem się i z rekultywacją wiąże, spadnie na władze samorządowe, być może na miasto. Czy ja dobrze to rozumiem? Ja nie czuję się na siłach, żeby stawiać aż tak mocne tezy. W mojej ocenie i mojego doświadczenia, bo rekrutowaliśmy jedno składowisko i jako związek rekrutowaliśmy ileś tam składowisk, można w różny sposób rekrutować, można ponieść różne koszty. Ale myślę, i tu pan prezes powinien się ze mną w miarę zgodzić, jest to kwota do około 600 tysięcy złotych i taką kwotą jest absolutnie przekonany, spółka dysponuje, ale z drugiej strony zgadzam się i to nie jest to, że ja zdecydowałem, że głosujemy przeciwko i to nie ja zdecydowałem, że zaproponowaliśmy Państwu tą dzisiejszą uchwałę, bo z drugiej strony, a to jest decyzja wspólnie wypracowana, a ostateczną decyzję mnie się podejmuje oczywiście pani burmistrz, ale jednym z argumentów za tym, żeby przystąpić do tego procedury, to jest to, żeby uniknąć tej sytuacji, że cała odpowiedzialność za dalszy los spółki, czy w większości tych 60% jest przerzucona na barki miasta. Czyli reasumując jeszcze raz, jestem absolutnie przekonany, że spółkę dzisiaj spokojnie stać na rekultywację z tego składowiska, ale jaki będzie los, tak jak pan prezes mówi, nie wiadomo. Czyli obecnego stosunku udziałów nie należałoby zmieniać? Tak, tak, my prosimy państwa, żeście nam to umożliwi. 32% za powyższe. Tak. Czy jeszcze są jakieś pytania? Jeżeli nie, przechodzimy do następnego punktu. Punkt numer 15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu użytkowego. Projekt numer 10.
to nam przybliży pan burmistrz pewnie. Ja oczywiście poproszę pana naczelnika o odpowiedź na pytania, jeśli się takie pokażą, ale w tej sprawie dostaliście państwo dzisiaj przed sesją mapkę dodatkową, która to mapka ma wskazać lokalizację całego budynku, całego obiektu, a nie lokalu, bo ten lokal to jest, można powiedzieć, piwnicy, suterenie tego budynku. Jest to lokal pobyły. Kiedyś tam był klub Smolbud, użytkowo czy zdzierżawi ten teren. Tam była magazyn biblioteki miejskiej. Dzisiaj zdaje się, po prostu mamy zainteresowanych i stąd ta uchwała. Panie naczelniku, poproszę o wypełnienie mnie. Tak, teraz aktualnie ten lokal jest nieużytkowany, natomiast jeden z giżyckich przedsiębiorców wystąpił z wnioskiem o ewentualnie uruchomienie procedury sprzedaży tego lokalu w biurze targowym, bo jest zainteresowany. Na szybko wodzika, bo nie tam kolarze. Dobrze, w takim razie, jeżeli nie ma pytań, przechodzimy do następnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości, projekt numer 11. Panie burmistrzu, proszę nam w dwóch zdaniach przybliżyć. Jak widzicie państwo, jest to, dotyczy to wąskiego paseczka przy nieruchomości. Mówiąc prosto, jest tam on zbędny, a wręcz obciążeniem naszego miasta, bo musimy go utrzymywać, skoro jest zainteresowany sąsiad. Stąd podejmujemy inicjatywę. Dobrze, w takim razie głos dyskusji. Kolega Wojciech, proszę. A czy to nie jest obecnie droga dojazdowa do naszego budynku komunalnego, tam położonego trochę głębiej? Panie naczelniku, jestem przekonany, że nie, ale proszę pana. Tam oczywiście pomiędzy Olsztyńską 13 a budynkiem sklepu pana Sienkla, bo chyba nie się nie wrażę, że będziemy operowali tutaj na nazwiska miejsca drogę, natomiast plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje linię przerywaną równo na granicy tej działki od strony wspólnoty, a więc ten pas wydzielony jest wydzielony zgodnie z planem. I o jego nabycie, a więc nabycie tego skrawka w celu ewentualnie, ponieważ tam można się dobudować do samej granicy, wystąpił przedsiębiorca po to, żeby móc ewentualnie później stawiać różnego rodzaju rusztowania, czy też w ogóle zagospodarowywać swój teren. Natomiast faktycznie w chwili obecnej jest to wykorzystywane jako dojazd pomiędzy tym jednym a drugim budynkiem. I to tak zostanie, nawet po zbyciu. Tak, to zostanie prawdopodobnie wspólnota, to nieoficjalna informacja, wspólnota czy przedstawiciele wspólnoty z tym przedsiębiorcą się domówili i postawią to wspólną bramę. Ale czy to jest okoliczność potwierdzona 100%, to tego nie powiem, bo tylko w rozmowie ustnej uzyskałem tę informację. Dobrze. Właśnie, służebność? Tak. Czy trzeba wtedy warunkować służebność? Dziękujemy bardzo i przechodzimy do punktu numer 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nieruchomości. Projekt numer 12. Również pana burmistrza poprosimy o wprowadzenie. Proszę państwa, tu z inicjatywą wystąpiła Żegluga Mazurska, która dzisiaj dysponuje, tak to nazwijmy, tym terenem zaznaczonym ciemniejszym kolorem szarym, takim prostokącikiem. I wystąpili do nas z wnioskiem o to, żebyśmy zbyli im ten teren. Ale my w trakcie działania dostrzegliśmy, że są nasze potrzeby miejskie. Te grube kreski, one troszkę przerysowują, przejaskrawiają stan faktyczny, ale inaczej się tego nie da zaznaczyć. W każdym razie mówmy wokół budynku, taka literka L, to dzisiaj granica, to jest budynek nasz miejski. I dzisiaj jest granica niemalże na ścianie tego budynku, żeby budynek prawidłowo mógł funkcjonować, no to musi mieć kawałek ziemi dookoła, stąd tutaj ten fragment. Z kolei nad kanałem, no taki trójkąt trochę skrzywiony, to wniosek naszej pani architekt, która moim zdaniem bardzo słusznie w docelowej jakiejś perspektywie widzi pasaż turystyczny wzdłuż kanału z jednej i z drugiej strony kanału i żebyśmy mogli dysponować w dalszej perspektywie, nieokreślonej czasowo, swobodnie terenem, zaproponowała do tej zamiany, do takiej tutaj zamiany dołączyć ten trójkątny pasek. Oczywiście zamiana będzie się odbywała wartościowo na podstawie wycen i ten, którego wartość będzie mniejsza, będzie musiał dopłacić temu, który jakby traci finansowo na tym przedsięwzięciu.
Czyli dzisiaj trudno odpowiedzieć, czy to będzie do zera. Pewnie nie będzie. Ktoś komuś będzie musiał dopłacić. Jeżeli nie ma pytań, przechodzimy do punktu numer 18. Podjęcie uchwały w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę. Projekt numer 13. Tu również poprosimy pana burmistrza. Wracamy. Wracamy do projektu uchwały z poprzedniej sesji w sprawie dzierżawy restauracji, dawny ekran, dzisiaj Kuchnia Świata. Bardzo prosimy państwa o spokojne przemyślenie sprawy i przyjęcie naszej argumentacji, że ten obiekt nie może być dzierżawiony w trybie bezprzetargowym. Jesteśmy naprawdę absolutnie przekonani, że jedynym racjonalnym, słusznym postępowaniem jest to przetarg na dzierżawienie tej nieruchomości. I wypadały argumenty o porównywaniu z działką przy, gdzie decyzję podjęliście państwo na poprzedniej sesji, z działką przy kanale przeznaczonym do trybu bezprzetargowego na dzierżawę dla hotelu San Bruno. Tutaj nie ma niestety, albo stety, żadnej porównywalności. Tamte działki były dla miasta obciążeniem. Jedynym dzierżawcą mógł być San Bruno, bo innych sąsiadów po prostu nie było. Działka przy hotelu San Bruno nie dochodzi w dodatku do samego brzegu. Co dzisiaj widać, bo tam już ogrodzenie powstało przynajmniej na części tej nieruchomości i widać, że to, co poprzednim razem państwo zgodziliście się, żebyśmy zrobili, to my się pozbyliśmy obciążenia, a to z tego mamy czerpać profity. Nie widzę pytań. Przechodzimy do punktu numer... Jest? Przepraszam. Kolega Ryszard, bardzo proszę. Z wypowiedzi burmistrza wynika, że nie ma żadnej możliwości, aby Rada podjęła uchwałę o przedłużeniu umowy, tak? I w tej sprawie to poproszę pana naczelnika, bo to są aspekty prawne, a nie woli przedłużenia umowy. Przedłużenie. Oczywiście, jeżeli da pan radny o możliwość formalno-prawną, to taka formalno-prawna podstawa istnieje. To jest artykuł 37 ust. 4. To chodzi o argumentację ze strony burmistrza, że burmistrz po rozważaniu całości argumentów po prostu nie widzi podstaw do skierowania projektu uchwały o wydzierżawieniu tej nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Natomiast sama podstawa formalno-prawna do takiego trybu oczywiście istnieje. Mówię o bezprzetargowym, tylko mówię o przedłużeniu istniejącej umowy. No to, to jest trudno znaczne. Przedłużenie bezprzetargowe. Byłoby przedłużenie. W związku z takim głosem, bo my jesteśmy oczywiście otwarci na rozmowę, dyskusję. Naprawdę warto spojrzeć na tą starą umowę, która była zawierana w specyficznych warunkach, gdzie dzisiejszy czyn, panie naczelniku, to też jest informacja publiczna, że ta tajemnica jest w naszej ocenie nieproporcjonalnie niski, a wynika to z uwarunkowań, jakie były 10-letnia umowa, byłyby specyficzne warunki. My dzisiaj uważamy, że na ten lokal powinniśmy uzyskać, za dzierżawę tego lokalu powinniśmy uzyskać cenę rynkową, a nie ma innej możliwości określenia tej ceny rynkowej jak w drodze przetargu. Po prostu. Przepraszam, bo tu. Proszę, Ryszard. Jeszcze mam jeszcze to pytanie. Czy w takim razie została zrobiona wycena nakładów, jakie ponieśli dzierżawcy dotychczasowi? I jaka to jest kwota i czy ona będzie zwrócona? Też za chwilkę poproszę, by mnie poprawił pan naczelnik, ale w trakcie przygotowania tej umowy, ja brałem udział w przygotowaniu tej umowy wspólnie z panią burmistrz i jeśli mnie pamięć nie myli, została określona wartość nakładów, które są absolutnie niezbędne do funkcjonowania tego lokalu i zgodnie z tą umową te wszystkie nakłady w środek trwały nie przeszły na własność naszą, miejską, czyli wycena, no ona była robiona, bo to było potrzebne do rozliczenia przez wydzierżawiające ten lokal, ale ona nie będzie polegała zwrotowi dzisiejszemu dzierżawcy. To są nasze nakłady. Rzeczy typu lodówki, stoły, krzesła to oczywiście własność. Tak. I on, jeśli nie wygra przetargu, to po prostu zabierze. Ale okna, które tam zostały ustawione, nie wiem, tam te modernizacje, substancje budynku, one przeszły na własność miejską. Dobrze, kolega Wojtek, proszę. Czy w ewentualnym przetargu planujecie państwo zawrzeć jakieś kryteria pozacenowe?
Trzeba mieć zwykle. Tak, chcemy, żeby to był lokal gastronomiczny. Tylko to jedno kryterium będzie. Ja nie wiem, to będzie ustalone, ale to jest chętnie posłuchamy Państwa głosu. Jakie byście chcieli Państwo ograniczenie, to jeśli my uznamy, że to jest zasadne, to wstawimy. Zastanawialiśmy się nad ograniczeniem typu restauracja regionalna, czyli wymagany jakiś jadłospis, ale to ja uważam, że to jest lipa, bo jak będzie jakaś tam restauracja wiejska, no to co to znaczy, nie? No to nic nie znaczy. A dlatego ograniczy być może działalność. Znaczy, nie zupełnie o to mi chodziło. No, dla mnie jest oczywistym, że powinna to być działalność gastronomiczna w tym miejscu, ale chodzi mi o cenę oferentów. Czy poza ceną będą też inne kryteria? Dajmy na to, nie wiem, liczba zatrudnionych osób. Tak mi wchodzi po głowie. Pierwszy no, ale jakie czy można taki... No, zatrudniony przez rok, przez 2, przez 3 miesiące? Nie, jest to lokal w centrum miasta. Nie wiem, ja tam... Nie chodzi mi o cenę prowadzenia tego lokalu, bo tam rzadko byłem, ale... Generalnie wydaje mi się, że jest to jeden z lepszych lokali, tak, lepiej prowadzonych w naszym mieście i nie chciałbym, żebyśmy wylali dziecko z kąpielą, że za 10 zł więcej czynszu będziemy mieli kogoś, no powiedzmy tak jak mieliśmy już doświadczenia, wymienię chociażby Komarinę czy znane nazwiska z telewizji i nic z tego nie było, tak, no więc ja nie chciałbym wylewać dziecka z kąpielą za małą kwotę, żeby pozbyć się tak strategicznego miejsca w zasadzie no, za praktycznie za darmo. Tak? Ta umowa sprzed 10 lat obejmowała jakiej wysokości czynsz? Panie naczelniku, pamięta pan? Około 2500 zł. Około 2500, nie pamiętam dokładnie, ale tak nie wiem. Ale 10 lat temu 2500, teraz to oczywiście też trzeba inaczej rozpojrzeć. To jakby inna kwestia. Tak. Tylko myślę, że wiemy, to ściszymy czasami. Czy umowy, które zawiera miasto, nie przewidują klauzuli waloryzacji tych opłat czynszowych? Przewidują, zazwyczaj jest tak. Czyli 2500 to było z którego okresu? Z początkowego okresu, oczywiście wskaźnik waloryzacji przewidziany przez GUS. No musiałbym sprawdzić, nie chcę odpowiadać w tej chwili, bo w tych umowach były klauzule, że waloryzacja może, a nie musi być dokonana, ponieważ akurat w tej umowie, tak jak mówił pan burmistrz, w grę wchodziły jeszcze rozliczenia, dodatkowe nakłady, tam w trakcie umowy były bodajże dwa takie zapisy zmieniane. No to chwilę nie chcę odpowiedzieć, jaki to ostatecznie ten czynsz był. Na podstawie przepisu to ustalę i odpowiem na ewentualnie sesji. Jeszcze Wojtek Iwaszkiewicz, proszę. Czy ja już nie o tych nakładach, tylko nie chciałbym też wchodzić w rolę niczego adwokata, ale ja pamiętam, jak ten lokal wyglądał wcześniej i tak naprawdę można sobie wyobrazić, jakie nakłady tam poniesiono i dzisiaj ktoś, kto dostanie lokal, tak naprawdę przyjdzie na gotowe, bo miejsce jest wypromowane i w zasadzie lokal jest wyremontowany, tak, i można tylko sobie wstawić swoje meble i prowadzić działalność, także to nie jest ta sama sytuacja, jak była 10 lat temu, tylko chciałbym, żebyśmy to wzięli pod uwagę również. Rozumiem, że wyczerpaliśmy temat. Jeżeli tak, to przechodzimy do punktu numer 20. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości. Nie, przepraszam. 19. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. Projekt numer 14. Panie burmistrzu, mała popówka, jak rozumiem. Szanowni Państwo, to znowu uchwała pokazująca się z powodu tego, że przyszli do nas, zgłosili się zainteresowani tym działaniem. Tu, jak Państwo macie uzasadnienie opisane, jest inicjatywa, aby powstał park linowy. Po sąsiedzku, w ciężkich bólach, ale rodzi się tor do nadwodnych i wydaje nam się, że dzięki inicjatywie przedsiębiorców, w dodatku giżyckich przedsiębiorców, dużej części pomaleńku jest szansa, że mała Popówka zostanie zagospodarowana, że może się stać atrakcyjnym miejscem turystycznym, ale też i rozrywkowym dla mieszkańców miasta. Obydwie te dzierżawy, ewentualne dwie dzierżawy ze sobą nie konkurują, a wręcz współgrają. Klienci parku linowego w sposób oczywisty nakręcają klientów dla nadwodnych i w drugą stronę. Także być może uda nam się zrobić ciekawe miejsce w Giżycku. Kolega Rafał, proszę. Chciałem właśnie zapytać pana burmistrza o tą inwestycję.
inwestycję wyciągu tego narcia morskiego. Na jakim to etapie? Bo jakoś tam były chyba jakieś przejściowe kłopoty, jak to wygląda na tą chwilę? Niestety te przejściowe kłopoty trwają dalej. My oczekiwaliśmy raport oddziaływania na środowisko, decyzji środowiskowej, co się okazało pewnym zaskoczeniem dla naszych partnerów, ale krok po kroku te trudności są pokonywane. Idealnym zamierzeniem było to, że ten tor narciarski miał działać w tym roku. Nie zadziałał. Ale no trudno, tak się złożyło. Nasi partnerzy dalej prowadzą dokumenty i miejmy nadzieję, że im się uda pokonać wszystkie przeszkody i w przyszłym roku w sezonie będzie to już działało. Nie jest łatwo, ale to nie z naszej winy, po prostu takie są decyzje administracyjne, decyzje środowiskowe, one są trudne i je trzeba po prostu pokonać. Kolega Czarek, proszę. Zapis w projekcie uchwały w paragrafie pierwszym stanowi, że Rada Miejska ma wyrazić zgodę na wydzierżawienie w drodze przetargu na czas nieoznaczony lub oznaczony powyżej 3 lat. Ale tutaj Rada Miejska nie wskazuje, czy to ma być przetarg ograniczony do konkretnej działalności. Argument dla Rady jest taki, że zgłosił się potencjalny oferent, tak? Czy osoba prywatna, czy fizyczna, czy prawna, która jest zainteresowana dzierżawą tego gruntu z przeznaczeniem na park linowy. Ale czy miasto może ogłosić przetarg, że dzierżawa terenu na park linowy, wskazać konkretną działalność do prowadzenia? Czy nie spotkamy się z taką sytuacją, że po prostu miasto wystawi na przetarg ten teren na czas oznaczony bądź nieoznaczony, nie wskazując celu dzierżawy, i wówczas może ktoś przystąpić na zasadzie, kto da więcej przybije, i tam wcale nie powstanie park linowy, a intencją Rady, czy może inaczej, zgłaszając projekt uchwały do Rady, projektodawca kierował się intencją taką, żeby przekonać Radę, że tam ma być park linowy. Czy taka sytuacja może zaś, panie burmistrzu? Pan burmistrz, proszę. Jeśli będzie potrzeba, to jakieś głębsze uzasadnienie prawne, formalno-prawne, poproszę pana naczelnika lub pracę prawnego na sesji, ale w sposób, wedle mojej dobrej wiedzy, kompetencja Rady sprowadza się do zgody na wydzierżawienie, sprzedanie i już. Natomiast w jakim celu, to określa burmistrz miasta. I my oczywiście określimy w przetargu, że jest to przeznaczenie na stworzenie parku linowego, tak samo jak było przy przetargu na te narty wodne, też w przetargu określiliśmy na kolejną działalność. Akurat tam się tak złożyło, że przetarg wygrała nie ta firma, która była wnioskodawcą. Może dobrze, może źle, to trudno dzisiaj oceniać. Tak samo może się okazać, że wcale nie wnioskodawca wygra przetarg, ale cel będzie właśnie ten określony w drodze przetargu. Rozumiem. Dobrze, w takim razie punkt numer 20. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu. Projekt numer 15. Panie burmistrzu. No właśnie, akurat tutaj może warto o tym wspomnieć, że tutaj gazownia w skrócie buduje linie magistralne, chce budować linie magistralne, które zaobaczą w gaz między innymi COS, ale też również będzie możliwość zaopatrzenia naszego MOSIR-u, więc w jakiejś tam perspektywie modernizacji i budynku, i stadionu jest to dla nas ważne. No i kończą hotele. No tak. No i wtedy może będzie szansa na podgrzewaną płytę boiska. A też wiem, że są zainteresowane dwa ośrodki, Centralny Ośrodek Sportu i Ośrodek Almatów. Dobrze, jeżeli nie ma